Studio Dziennik, program portalu informacyjnego Dziennik Wałbrzych. Dzień dobry, ja nazywam się Bartek Paulus. A dziś naszym gościem jest Grzegorz Górski z projektu Hali Wspinaczkowej. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Grzegorz, projekt Hala Wspinaczkowa, no właśnie, nie każdy może jeszcze słyszał ten projekt. Powstaje, powstaje w samym centrum Wałbrzycha. Wykupiliście starą halę. Co to za miejsce? Powiedzmy, przypomnijmy. No, chyba wszyscy kojarzą to miejsce, bo to jest hala sportowa przy placu teatralnym, czyli obiekt, w którym przez wiele, wiele lat polscy koszykarze, ale nie tylko, święcili wielkie sukcesy. I wy chcecie zrobić tam najprościej mówiąc właśnie taką halę wspinaczkową, centrum wspinaczkowe, centrum takich sportów sportów właśnie. Sportów spinaczkowych, tak chyba tak to trzeba nazwać. Czyli chcemy, aby ta hala dalej służyła sportowi wobrzyskiemu. Mam nadzieję, że tak się stanie. Sportowi, który jest coraz bardziej popularny w Polsce, który jest uważany za bardzo dobrą formę sportu ogólnorozwojowego, który może zacząć każdy, bo nawet do jazdy na rowerze trzeba umieć utrzymać równowagę, do wspinaczki, do pierwszych kroków na łatwych drogach wspinaczkowych. Nie trzeba nic, tylko chęci. Sportu, który też, w którym zaczynamy święcić sukcesy jako Polska, od Tokio jest to sport olimpijski już. No a w, na Olimpiadzie w Paryżu ja sam się spodziewam kilku medali, bo nasze dziewczyny w Europach, w Mistrzostwach Europy w Monachium w tamtym roku zajęły. Cztery pierwsze miejsca. Ty jesteś e, dzisiaj u nas e, w studiu, ale rozumiem, że za tym projektem stoi grupa ludzi. To, to nie jest e, jednoosobowy pomysł. Tak, jesteśmy grupą ludzi zrzeszonych e, wokół środowiska wspinaczkowego górskiego w Obrzychu. Jesteśmy członkami Wobrzyskiego Klubu Górskiego i Jaskiniowego, ale do tego projektu stworzyliśmy specjalną spółkę w której uczestniczy, uczestniczy nas trzech a, i która będzie realizowała ten projekt. A skąd pojawił się pomysł? Mieliście, nie wiem, dość jeżdżenia na ścianki do Wrocławia? E, chcieliście mieć miejsce, na, takie miejsce do wspinaczki na, u siebie właśnie, na swoim podwórku? Czy chcecie po prostu zarażać swoją pasją innych? E, mieliśmy swoją, jako Klub Górski, małą ścianę wspinaczkową, bulderową, a w, przez wiele lat nosiliśmy się z poszukiwaniem takiej ściany w Wałbrzychu, Składaliśmy projekt kopalni mocy w roku 2015 do budżetu obywatelskiego, a miała taka ogromna ściana wspinaczkowa w postać w, w starej kopalni. Ten projekt nie doszedł do skutku. No i przez ten właściwie cały czas szukaliśmy i czekaliśmy na dobry moment, a w momencie, kiedy te ściany zaczęły powstawać także w innych miastach, między innymi w Kłocku, w Bielawie, to stwierdziliśmy, że już nie ma na co czekać, że albo teraz, albo nigdy. No i rozpoczęliśmy w 2021 roku działania związane z poszukiwaniem dobrego obiektu. No i padło na, na obiekt przy Placu Teatralnym. A to jest dobry obiekt? To jest dosyć niski obiekt. No, sporo osób było tam, grało w koszykówkę chociażby, prawda? Tak, tak, tak. No mieliśmy kilka opcji do wyboru. Chcieliśmy też na początku wynająć ten obiekt i zarażować w nim trochę mniejszą ścianę. Natomiast kiedy udało nam się go kupić... Od miasta zdecydowaliśmy się na dużo poważniejsze inwestycje, które teraz już widać gołym okiem, czyli rozbiórkę starego dachu. Podniesienie budynku tak, aby żeby drogi wspinaczkowe w środku miały przynajmniej 12 metrów. Podniesienie budynku, czyli co? Roz, rozebraliście, tak, jak mówisz, dach? Po prostu? Rozebraliśmy dach, będziemy dobudowywać ściany na specjalnych e, słupach nośnych ze specjalnymi wieńcami i przykrywać nowym. Nowy, nowym dachem cały obiekt. Znaczy nie cały obiekt, ale tylko tę część, która. stare boisko, powiedzmy mhm. tak. A to jest tak, że wy sami projektujecie to wszystko, co tam się ma znaleźć? To będzie taka hala spełniająca Wasze wszystkie życzenia i marzenia? Część budowlaną oczywiście nie, tu mamy fachowców. Natomiast całą część wspinaczkową, że tak powiem, osoby w tym projekcie, czyli, czyli jako grupa przyjaciół. Dwóch kolegów ma firmę budującą od wielu, wielu lat ściany wspinaczkowe w całej Polsce i w Niemczech, więc no, mamy całe know-how, wiemy jak to robić, wiemy jak to zrobić dobrze, wiemy jak prowadzić takie ściany. No i myślimy, że to nam zapewni e, sukces. A to będzie tak, można powiedzieć, śmiało, że to będzie taka najlepsza, najnowocześniejsza ścianka na Dolnym Śląsku, bo te, które powstały we Wrocławiu, na przykład, powstały już jakiś czas temu, kilka lat nawet. Tutaj mówiłeś o Kłocku, chyba o Bielawie. No, to też ścianki, które, które jakiś czas temu powstały. Wyszukacie wy takich trendów, chcecie, żeby to wszystko było takie super nowe, czy to, będzie, to będą takie standardowe trasy, które muszą być po prostu? E, szukamy. Nowych rzeczy. Szukamy różnych nowych rozwiązań. Planujemy ścianę boulderową, która będzie regulowana, jeżeli chodzi o, o, o pochylenie. Także będzie kilka nowych rozwiązań, ale przede wszystkim staramy się tak zaprojektować tę ścianę, żeby była to rozrywka zarówno dla dzieciaków, będą mniejsze ściany, tak zwany climb, Będą ściany dla amatorów, którzy pierwszy raz przyjdą do nas i będą chcieli zobaczyć w ogóle o co tu chodzi. No i będą ściany z dużymi przewyższeniami dla profesjonalistów, będą, a będzie wspinanie bulderowe, czyli takie niższe bezlin. E, będziemy, we Wrocławiu są ściany e, wyższe o, o 2 metry chyba, niektóre z nich. No, natomiast no, będziemy na pewno poza Wrocławiem największą i, i najnowocześniejszą ścianą, a sam fakt, że budujemy ją teraz, to chyba też najnowocześniejszą na Dolnym Śląsku. Ale podobne rozwiązania systematycznie też wprowadzają niektóre ściany wrocławskie, my uh -huh. jesteśmy blisko po prostu. To będzie jakaś określona liczba tras, nie wiem, to można jakoś przeliczyć na ścieżki, bo to jest hala, e jak wygląda hala, większość z nazwie. Uh -huh. tam będą tylko ścianki na ścianach, jak to będzie wyglądało? W części, e gdzie pamiętacie państwo y widownię, rozebraliśmy tą widownię, tam będzie wspinanie takie niższe, do 4,5 metra na wysokich materacach bez lin. Część tą większą, tam gdzie odbywały się mecze, dzielimy na, na taką jedną mniejszą część, która będzie rozdzielona stropem. Pod spodem będzie bar i będzie pomieszczenie do treningu funkcjonalnego. U góry zostanie nam 9 metrów na wspinanie dla dzieciaków, a pozostała cała część hali w taką literę U, niedomkniętą. To będą już ściany amatorskie, ściany do wspinania na czas i ściany już do wspinania profesjonalnego. Jak to porównać? Jeżeli ktoś z Was, ktoś z Państwa był kiedyś w Witoszowie na hali, albo w Miroszowie na hali, albo w Mezimesti, są takie ściany wspinaczkowe w niektórych szkołach w naszym regionie, one mają około 70 metrów powierzchni. Nasza ściana będzie miała 900 metrów. Mhm. To ile osób jednocześnie? To będzie kilka, kilkanaście tras, jakbyśmy tak najprościej mówili? Kilkadziesiąt. Kilkadziesiąt. Tutaj... Kilkadziesiąt na każdej może mogą się wspinać dwie osoby, bo to jest, um, ktoś asekuruje, ktoś się wspina, będą też urządzenia do samodzielnego wspinania, ale myślimy, że no, do około 70-80 osób jednocześnie będzie mogło a trenować wspinaczkę na tej Tak ścianze. jak mówisz, Wy przygotowujecie to nie tylko z myślą o ludziach, którzy już trenują ten sport, ale także o tych, którzy chcą zacząć wspinaczkę, którą, tak jak mówiłeś na początku, no coraz cieszy się coraz większą popularnością, prawda? Tak, chcemy rozpocząć i jeżeli chodzi o dzieci, ale także osoby, które chciałyby w wieku starszym, które chciałby rozpocząć, szykujemy sekcje wspinaczkowe dla osób w różnym wieku i o różnym stopniu zaawansowania, a przez to odkryjecie, co tak naprawdę Region Wobrzyski ma do zaoferowania, bo niewiele osób wie, że w bezpośredniej bliskości. Istnieje bardzo wiele ciekawych obiektów spinaczkowych. Niektóre są znane w całej Polsce i przyjeżdżają do nich ludzie z całej Polski. Między innymi sławna skała Pełcza, czyli Pełcznica w wąwozie Szczawnika. W grudniu jako klub udało nam się zalegalizować, bo na tej skale wspinanie było od lat 70 później powstał tam rezerwat, więc wspinanie zostało zakazane i po, po długim czasie rozmów z Rdosiem razem z naszymi partnerami w Nadleśnictwie udało nam się zalegalizować. Są ściany w Zagórzu Śląskim, ostatnio powstały trasy wspinaczkowe na Czerwonym Piaskowcu, Między Miroszowem a Ogolińskiem, szykujemy się ze Starostwem Powiatowym do Przygotowania kolejnych tras w Okrzeszynie, to jest Kochemska Śląskiego, istnieją piękne regiony na zadziernej i, i, i spękane skały koło Kamiennej Góry. Także tak naprawdę tu można zacząć to wszystko i kontynuować, i znaleźć sobie nową pasję. Którą można realizować na, w, w odległości pół godziny, a nawet 15 minut czasami od naszego miejsca zamieszkania. Już pomijając to, że w nieco dalszym godzinnym, na przykład odle godziny odległości są góry stołowe, są rudawy janowickie, są sokoliki czy piaskowce a które są uważane za jeden z lepszych na świecie regionów do wspinania w piaskowców. Tak, a to jest że... sport taki, którego może spróbować każdy. Tak. Bo... Tak, to znaczy. Spróbować może każdy. Tu nie ma żadnych ograniczeń. Są też specjalne zajęcia dla osób niepełnosprawnych. Nie ma żadnych ograniczeń oczywiście od naszych umiejętności, naszej kondycji fizycznej, a właściwie no, zależy do jakiego stopnia dojdziemy. Natomiast początek może zrobić, pierwsze kroki może zrobić każdy. Może nas to zachęci do tego, żeby zadbać o siebie i zdobywać kolejne stopnie w wtajemniczenia. Wy chcecie tam skupić się inaczej, zapytam. Chodzi nie tylko o wspinaczkę, jak gdyby. Chcecie chyba też trochę, żeby to było takie miejsce spotkań dla ludzi aktywnych, lubiących takie sporty? Nie tylko na aktywnych. Chcielibyśmy ożywić na region Wałbrzycha. To jest bardzo ciekawy plac z amfiteatrem. Chcemy Powstanie tam duża kawiarnia, cała, o, cały obszar starej zabudowy, który był poświęcony kilku szatniom i, i, i recepcji, to jest około 15 na 8 metrów, to będzie obszar kawiarni, w którym chcielibyśmy zrobić spotkania, także i koncerty, także spotkania z naszymi alpinistami, ale niekoniecznie. Rozmawiamy także z panią Danutą Marusz, mamy jakieś wspólne plany na to, jak ten rejon, czyli z panią dyrektor teatru, i chcielibyśmy jako wałbrzyszanie, jako ludzie stąd też trochę ożywić ten, ten region Wałbrzycha. Myślę, że akurat to miejsce ma duży potencjał. A spotkaliście, już się, spotkaliście się już z takimi opiniami, w Wałbrzychu, przecież to się nie, nie uda, nikt nie będzie przychodził. Przecież u, nas, przecież u nas takie rzeczy nie działają. Są różne opinie, bardzo różne opinie. Wiadomo, niektórzy wróżą nam duże sukcesy, niektórzy mówią, że w Wałbrzychu nic nie wyjdzie. Ale i to tak jak obserwujemy komentarze po pierwszych publikacjach. Natomiast z ludźmi, którzy się spotykamy, którzy nam pomagają, czy na, z lokalnych urzędów i tak dalej, wszyscy trzymają kciuki, wszyscy bardzo pozytywnie podchodzą do tego. Także jesteśmy w bliskim kontakcie z kolegami z Górnika Wałbrzy, którzy też mają swoje no, obiekty, ale cieszą się, że. Ten obiekt historyczny nie niszczeje. Mamy z nimi plany też tworzenia specjalnego miejsca upamiętniającego sukcesy polskich koszykarzy, bo kupiliśmy ten obiekt mniej więcej. 40 lat po tym, jak zdobyliśmy tam pierwsze tytuł Mistrza Polski w Koszykówce, Górnik Wałbrzych. Także takie miejsce też chcemy zrobić. A to będzie konkurencyjna ścianka, bo trochę mówiliśmy o tym dla Wrocławia właśnie, czy dla ścianek, które są w Czechach. Wy chcecie także sięgnąć po tamtych ludzi z tych rejonów? I my, środowisko takie wspinacze, ale też mówię o, o, o zwykłych ludziach, jest tak duże w regionie Wałbrzycha, Kamiennej Góry, Nowej Rudy i nawet w Czechach, a najbliższa ściana, taka naprawdę do dobrego wspinania, jest po drugiej stronie karkonoszy albo we Wrocławiu. Więc myślę, że nawet obszar Jeleniogórski czy, czy obszar Wałbrzyski to ma być obieg dla tych ludzi. Tak? Nie wiem, czy uda nam się ściągnąć ktoś, kto ma pod nosem wpinkę czy tarnogaj we Wrocławiu, ale. ale Mamy tak duże środowisko i tak wielu ludzi lokalnie tutaj, którzy uprawiają różne sporty, bo to i rowery, i, i, i bieganie. To każdy, kto czuje się na siłach, może tego spróbować. Także. Mówię, nie liczymy tylko i wyłącznie na wspinaczy, ale liczymy, że zarazimy naszą pasją także innych ludzi, innych wybrzżam. Prace prowadzicie już od kilku dobrych tygodni, kilkunastu chyba nawet. Kiedy planujecie je zakończyć? Kiedy planujecie otwarcie? Rozumiem, że te ścianki dopiero będą montowane, bo tam na razie prace budowlane trwają, podwyższanie tego dachu. Tak, tak. 20 grudnia otrzymaliśmy pozwolenie na budowę, od początku stycznia rozpoczęliśmy pracę, obecnie jesteśmy, mieliśmy etap wyburzeń, rozbiórki parkietu sławnego parkietu, od którego pochodził no, specyficzny zapach hali teatralnej. E, mamy przygotowane posadzki wylane, rozebraliśmy dach, mamy podniesione słupy, które będą dalej kontynuowane nad, nad dach. Myślę, że w sierpniu, wrześniu Dopiero przykryjemy tą halę nową, nowym dachem i wtedy będziemy potrzebowali jeszcze kilku miesięcy na to, żeby w środku już móc wtedy pracować, założyć instalacje, zrobić prace wykończeniowe i, i zbudować ścianę, więc liczymy realnie, że o pierwszy kwartał kolejnego roku to będzie czas uruchomienia tego obiektu. Czyli wiosną widzimy się na ściankach wspinaczkowych. Widzimy się. Zapraszam. Do zobaczenia. E, moim i Państwa gościem był Grzegorz Górski, projekt Hala Wspinaczkowa w dawnej hali sportowej na przy placu Teatralnym. Bartek Paulus, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję. dziękuję.